16 stycznia 2018 roku ulicami 644 miejscowości w Polsce przeszedł 10 orszak Trzech Króli. Pod hasłem Bóg jest dla wszystkich, trzej królowie wędrowali do stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus. W Chochołowie orszak poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jacka. Następnie wędrowcy udali się do szkoły podstawowej, gdzie odbyło się wspólne kolędowanie oraz występ góralskich jasełek. I z roku na rok tych ludzi, którzy współpracują przy organizacji tego orszaku, przybywa i to nas bardzo cieszy, bo to ten orszak ma też taką funkcję, on jednoczy parafię, jednoczy wieś, tworzy taką wspólnotę i umacnia poczucie tożsamości i to jest dla nas bardzo ważne. A przede wszystkim jest też ten orszak, pomaga nam też w naszej wierze, pomaga nam zobaczyć, że w tych wszystkich utrudzeniach, utrapieniach naszego życia naprawdę mamy godność królewską i te korony właśnie, które w tym orszaku ludzie noszą, nam o tym przypominają. Jak przyznają członkowie Związku Podhalan w Chochołowie, pomysł organizacji Orszaku Trzech Króli wziął się ze szczerych chęci. Niejako udowodnienia, że w Chochołowie, w przeciwieństwie do dużych polskich miast, można dokonać czegoś podobnego, barwiąc Orszak Trzech Króli góralską tradycją. I my też chcemy właśnie tą organizacją, tym wszystkim, co się tu dzieje, to za dzieci przygotowały takie piękne jasełka, że mogły je pokazać swoim ojcom, dziadkom, gościom. I też tak chcemy wielbić nowonarodzone dzieci. Orszak Trzech Króli to wydarzenie rozgrywane w głównej mierze po to, by oddać cześć i trzem królom, i dzieciątku, do którego przybyli prowadzeni przez betlejemską gwiazdę.